Co dzieje się z ceną ropy, z czego wynikają tak duże wahania i przede wszystkim, co było powodem spadku do najniższych poziomów cen od 2021 roku. O tym opowiem w dzisiejszym nagraniu, ale zanim przejdziemy do sedna. To standardowo przypominam o ryzyku. Pamiętajcie, że handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i pamiętajcie również, że treść tego spotkania przekazuje jedynie informacje ogólne, które nie powinny być traktowane jako porada handlowa czy też oficjalna rekomendacja. Dobrze, przejdźmy w takim razie do sedna i zacznijmy od tego, że gwałtowny spadek cen, który miał miejsce 4 kwietnia, trudno przypisać. Do jakiegoś jednego konkretnego wydarzenia, którego skala mogłaby tłumaczyć tak nagły spadek o ponad 4 dolary za baryłkę, jeśli chodzi o gatunek ropy WTI. Zresztą, szybkie odbicie, które zaraz się po tym spadku pojawiło, no i z drugiej strony brak tak dużej zmienności, jeśli chodzi o Instrumenty, które lepiej nieco odzwierciedlają rynek fizyczny, jak między innymi ten widoczny na ekranie, dowodzą, że był to tak zwany raczej papierowy spadek, czyli spadek wywołany przede wszystkim przez działania spekulantów, których OPEC plus od wielu już lat wskazuje jako ten najbardziej szkodliwy czynnik dla zrównoważonego rynku ropy. Natomiast z drugiej strony, aby duzi gracze czy spekulanci mogli wywołać tak duży ruch na dowolnym rynku, no to muszą mieć jakieś sprzyjające tło fundamentalne, które pociągnie za sobą reakcję całego tłumu. Osobną, oczywiście, kwestią jest, czy reakcja ceny na daną wiadomość jest przesadzona czy nie. To nie temat na dziś. Natomiast jeśli chodzi o rynek ropy, to faktycznie ostatnio tych wiadomości, które gracze czy inwestorzy mogli wykorzystać do wspierania poglądu spadkowego, no, było dużo. Mam na myśli oczywiście przede wszystkim obawy z różnych stron o światowy popyt w związku z prognozowaną oczywiście recesją. I naszą rolą jest w tym momencie ocena, czy ta reakcja jest przesadzona, jak na przykład w 2021 roku, kiedy nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy cena ropy gwałtownie spadła w obawie, że odmiana Omikron spowoduje paraliż gospodarki z racji na to, że to będzie odmiana, która się będzie bardzo łatwo przenosić. Stało się zupełnie odwrotnie, bo wariant Omikron faktycznie był szybko rozprzestrzenialny. Natomiast według ekspertów zajmujących się zdrowiem, zdrowiem no to właśnie ta łatwo, łatwa duża rozprzestrzenialność przy, przyczyniła się do przyspieszenia walki z pandemią, no i tym samym przyczyniło się do ożywienia gospodarczego wcześniej czy w większym stopniu, no i do wzrostu, większego wzrostu popytu na ropę. No i też w tym tonie, czy również mając na uwadze te długoterminowe perspektywy również moim zdaniem w takim, w takim stopniu trzeba oceniać wojnę na Ukrainie, bo początkowo, oczywiście, wiadomość o wybuchu wojny i kolejne dni po inwazji przyspieszyły oczywiście wzrost cen ropy, przede wszystkim dlatego, że pojawiły się prognozy, że rosyjska produkcja w ciągu kilku miesięcy czy nawet tygodni spadnie na nawet o 3 miliony baryłek dziennie a taki komunikat i reakcja rynku ropy spowodowała, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na uwolnienie rezerw i to było uwolnienie o ogromnej skali 1 miliona baryłek dziennie przez niemal cały 2022 rok, a według wielu byłoby to zapewne niemożliwe, gdyby właśnie nie sytuacja kryzysowa. A co się stało z rosyjską produkcją? No okazała się, jak na tym wykresie widzicie, wybitna. Odporna i przez niemal cały 2022 rok po wybuchu inwazji, ta produkcja była zaledwie kilkaset tysięcy baryłek niższa niż przed wybuchem. A przypominam, działania podjęte były w oparciu właśnie o prognozy, że że produkcja spadnie być może nawet o 3 miliony baryłek. I okazuje się, że wcale nie będzie moim zdaniem nadużyciem, jeśli powiem, że w długim terminie Ukraina, Ukraina wojna na, na Ukrainie spowodowała spadek cen ropy, bo pomijając już uwolnienie rezerw, to również. Yy, Wydaje mi się, że zwiększyło to świadomość tego co dzieje się z rynkiem ropy, jak, duży jest, jak dużym problemem jest niedoinwestowanie w nowe wydobycie i jak błędnym było założenie, że transformacja energetyczna przejdzie z takim no, odwróceniem się napięcie w stosunku do producentów ropy, ale to temat też na inny wykład. Natomiast wracając do aktualnej sytuacji, widzę pewne podobieństwa w zachowaniu rynku, gdzie przymyka się oko na prowzrostowe sygnały, a rynek skupia się na tych sygnałach, które. Pokazują, że popyt na ropę będzie raczej spadać. A jak na razie, spójrzcie na ten, to zestawienie przy bardzo bezpiecznych założeniach, opierając się m.in. o opracowanie HFI Research. No deficyt pojawi deficyt na rynku ropy pojawi się w drugim kwartale już. Oczywiście to nie będzie tak ogromna skala deficytu jak w pierwszym kwartale 2022 roku, ale będzie to wyraźny jednak deficyt. Oczywiście czy tak się stanie, czy te założenia w oparciu o które został stworzony ten raport się urealnią, no to to zależy od wielu kwestii. Ja wyróżniam takie dwie najbardziej kluczowe. Przede wszystkim pytanie, co stanie się z produkcją ropy w Rosji. Ponieważ, no jak wiecie, produkcja ropy w Rosji miała spaść o 500 tysięcy baryłek w marcu. I okazało się, że Ministerstwo Energii Rosji zaraportowało do Bloomberga spadek, ale o 700 tysięcy baryłek. Jednocześnie liczące się agencje, jeśli chodzi o rynek ropy, wskazały na spadek o 200 000 do 300 tysięcy, oczywiście tysięcy baryłek ropy dziennie. No, i teraz pytanie, ktoś tu w takim razie blefuje, coś tu nie gra. No i pytanie, co, kto ma rację i jak rozwinie się ta sytuacja w kolejnych miesiącach? Bo popatrzmy na przykład na eksport drogą morską to jest ta część rosyjskiego biznesu naftowego, którą, której skalę możemy wiarygodnie ocenić po ruchu tankowców. I tu na razie oznak słabości nie widać. Rosyjska ropa płynie m.in. do indyjskich rafinerii, gdzie jest, gdzie jest przerabiana i trafia jako produkty już na inne rynki. No i spójrzmy sobie na wykres, który pokazuje, jak rekordowe poziomy osiągnął indyjski eksport produktów naftowych do Stanów Zjednoczonych. No i można powiedzieć, że ropa rosyjska trafia finalnie na rynek amerykański już w postaci produktów mimo, że Stany wprowadziły przecież embargo na rosyjską ropę, ale tu właśnie pojawiają się zarzuty o nieskuteczność limitów cenowych, embarga i tak dalej, ale tu chciałbym bardzo mocno odeprzeć ten zarzut, ponieważ pamiętajcie, że celem embarga, czy w tym przypadku limitów cenowych, nie jest wyłączenie rosyjskiej ropy ze światowego handlu, celem jest odcięcie dochodów płynących, czy ograniczenie dochodów płynących do Rosji finansujących wojnę. Jeśli indyjskie rafinerie kupują z dużym dyskontem rosyjską ropę. A potem sprzedają je z odpowiednio wysoką marżą, na przykład do Stanów Zjednoczonych czy do Europy, bo to widać po spadających cenach produktów, m.in. diesla w Europie. To na tym nie zarabia Kreml, tylko zarabia na tym indyjska rafineria. Tam trafia marża, a ropa rosyjska jest kupiona z, z wyraźnym dyskontem. I to pokazuje, że. Można powiedzieć, że, że limity cenowe spełniają w dużej mierze swoją funkcję. Natomiast pytanie, co dalej będzie działać się z, ceną, z rosyjską produkcją. Czy ona będzie dalej spadać, w jakim stopniu? Niestety, my będziemy mieć do tego ograniczony dostęp, ponieważ Rosjanie zdecydowali o zaprzestaniu publikacji danych odnośnie Produkcji, no i wszystko wskazuje na razie na trop, który również sugeruje ekspert od spraw ekonomii Rosji, czyli Paweł Jerzowski, że produkcja spadnie, ale przy utrzymanym poziomie eksportu co aktualnie się zresztą dzieje ale to będzie wynikać z faktu, że Rosja ograniczy swoje możliwości rafineryjne i przestanie albo ograniczy eksport produktów naftowych, których na rynku jest na rynku jest na rynku jest coraz więcej. To jest pierwszy znak zapytania. Tak zbierając do kupy te ostatnie argumenty, czyli co będzie dziać się z rosyjską produkcją, czy będziemy obserwować dalszy spadek, czy ona będzie utrzymywać się na względnie wysokich poziomach. Drugi znak zapytania to jest Znak, który nieskromnie powiem, że przewidziałem, i chodzi oczywiście o chińskie ożywienie, za którym nie do końca idzie wzrost zakupów ropy, bo kwietniowy import ropy spadł, oczywiście import do Chin spadł w stosunku do marca o ponad 15%. Co jest powodem takich spadków? No po pierwsze, słabsze odbicie. Słabsze odbicie chińskiego przemysłu to jest raz, a dwa. Że w, miesiąc wcześniej, czyli w marcu, Chińczycy dokonali dość sporych zakupów, jeśli chodzi o ropę. Zresztą te zakupy były bardzo obfite przez ostatnie lata, o czym Wam wielokrotnie mówiłem. I kto wie, czy nie zrealizuje się scenariusz, w którym Chiny łamią ten duopol OPEC plus i USA czyli krajów, które swoją produkcją czy. Po, czy podażą ropy właśnie z rezerw strategicznych mogą wpływać na ceny. Chiny, mając większe zapasy niż Stany Zjednoczone, zdecydowanie są właśnie w stanie coś takiego robić. Zobaczymy na ile ta tendencja. Ograniczenia zakupów się utrzyma, bo słabość przemysłu to jedno. No ale jeśli chodzi o chińskich konsumentów, to spójrzmy chociażby na wskaźniki lotów w Chinach. Na przykład w ujęciu liczby lotów, no to spójrzcie, Chiny są w zasadzie na poziomach sprzed. Pandemii. No a po drugie, pamiętajcie, że sytuacja ekonomiczna w Chinach jest zupełnie inna niż w krajach, czy to Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, szeroko pojętym zachodzie. Kraj jest ten na granicy, ale deflacji, więc potencjał do jakichś działań stymulacyjnych dla gospodarki. A więc i też popytu na ropę jest ogromny. Natomiast spójrzcie, sam wzrost popytu w Chinach jest, na ropę jest bez, bezdyskusyjny. To widać m.in. w najnowszym raporcie OPEC, według którego popyt na ropę w marcu 2023 roku wzrósł do prawie 15 milionów baryłek, czyli o prawie 1,5 miliona baryłek więcej niż rok wcześniej. Oczywiście poza produkcją w Rosji i kondycją chińskiego popytu na horyzoncie jest jeszcze kilka innych ważnych tematów, między innymi amerykański popyt, który w ujęciu tygodniowym ma się lepiej, ma się lepiej niż również oczekiwali tego analitycy, ale tu warto poczekać na dane miesięczne, ponieważ amerykańska Agencja Informacji o Energii z racji duży wskaźnik dopasowania ostatnio ter, no pokazała, że, że te dane trzeba brać szczególnie w tygodniowe z pewnym dystansem. Po drugie, coś też dzieje się na, z globalnymi zapasami, i tu stanowczo podkreślę, że nie chodzi mi o ocenę no, bezwzględnej wysokości zapasów, bo te są wysokie, zarówno dla samej ropy, jak i dla paliw. Ale ważniejsze jest zachowanie, bo właśnie zmiany i zachowanie zapasów jako, to jest taki pier, jeden z pierwszych czyn, wskaźników, które odzwierciedlają, że zmienia się dynamika popytu, podaży na rynku fizycznym. No a ewidentnie od, widzimy tu jakąś, jakieś zawahanie. No, i na koniec warto też powiedzieć jeszcze o OPEC, chociaż jemu poświęcę czy OPEC Plus, bo tej grupie chcę poświęcić jeszcze jeden odcinek, ale to już bliżej spotkania, które odbędzie się w czerwcu, jak dobrze pamiętam. Ale trzeba powiedzieć o tym, że zaostrza się konflikt pomiędzy Międzynarodową Agencją Energii a OPEC Plus. Konflikt na komunikaty, ponieważ no OPEC ostatnio bardzo stanowczo, a zwykle tego nie robi. Ale stanowczo odparł zarzuty o doprowadzenie do niestabilności na rynku ropy. I taka wojna na komunikaty to jest sprawa bardzo poważna, ponieważ jeśli Międzynarodowa Agencja Energii wskazuje w swojej prognozie na długoterminowy spadek pobytu, to oczywiście to jest ogromne, czy wielkie, to jest wzorowe paliwo do zajmowania pozycji krótkich, a więc spadków na na cenach ropy. A to oczywiście uderza w interes czy to kartelu OPEC, czy grupy OPEC. No i co z tego się może wyrodzić? No, nie zdziwię się, jeśli wkrótce zostanie podjęta decyzja, że te zapowiadane cięcia od maja wcale nie będą dobrowolne, a okaże się, że obejmą całą grupę, no będzie na pewno bardzo ciekawie, o czym oczywiście będziemy Państwa o czym będę Państwa informował również. W trakcie codziennych przeglądów rynku, na które serdecznie zapraszam, bo przypominam, że poza takimi komentarzami makroekonomicznymi na kanale Admirals czy na platformie Zoom, link oczywiście będzie w opisie, prowadzę prowadzę codzienne przeglądy rynków, jak i także jeden um, główny program, przygotowujący do całego tygodnia handlowego w, w niedzielę o 20.00 z tym, że teraz akurat wybieram się na urlop, więc kolejne tego typu spotkanie odbędzie się 21 maja. Serdecznie zapraszam. Poruszam tam oczywiście nie tylko um, tematy związane z rynkiem ropy, ale również z innymi instrumentami, tymi również mniej popularnymi, jak na na przykład pary krzyżowe czy też egzotyczne, jeśli jest ku temu jakaś przesłanka. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.